Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i dzisiaj odpowiem na nieśmiertelne pytanie. Brak widzenia obuocznego, a prawo jazdy kategorii A lub A2 na motocykl. I dał mi tutaj maila Kuba. Witam panie doktorze, zwracam się z pytaniem. Chcę przystąpić do egzaminu na prawo jazdy kategorii A. Czy jeśli mam wadę wzroku na jedno oko, to dyskwalifikuje mnie z otrzymania pozytywnego wyniku badań lekarskich dla kierowców. Zaznaczam, że na drugie oko widzę bardzo dobrze, a wada polega na tym, że nie mogę czytać liter i cyfr z tablicy okulistycznej. Obraz jest rozmyty. Byłem u okulisty i stwierdził, że żadne okulary i soczewki nie pomogą. Czy jest sens iść na takie badania? Proszę o poradę. Kuba tutaj wprawdzie pisze o wadzie wzroku, ale z opisu wynika jednoznacznie brak widzenia jednoobuocznego. Jak to się stało? Prawdopodobnie był jakiś zes, leczony lub nieleczony. I co się wtedy staje, jeżeli ten zes jest niestety nieleczony? A mianowicie jedno oko przejmuje funkcję, staje się okiem dominującym, a widzenie w drugim oku zanika. Jeżeli to widzenie w drugim oku zanika, żadne okulary, takie jak moje, niestety już nie pomogą, ponieważ zanik tego widzenia obuocznego jest na poziomie ośrodkowego układu nerwowego, a nie na poziomie gałki ocznej. To jedno musisz zrozumieć. Czyli co, jeżeli nie masz tego widzenia obuocznego, jeżeli testy badania widzenia przestrzennego czy stereoskopowego są negatywne u Ciebie, to według obecnego prawa nie masz prawa, masło maślane, nie masz prawa, czy lekarz nie ma prawa Cię dopuścić do kategorii A, A2 i A1. Może Cię jedynie dopuścić do kategorii AM. Natomiast jaka jest furtka? Furtka jest taka, że od pewnego czasu prawo jazdy A1, a mianowicie w zasadzie nie tyle prawo jazdy A1, co mając prawo jazdy B, możesz jeździć motocyklami dopuszczonymi do prawa jazdy kategorii A1 i wcale nie musisz mieć widzenia obuocznego. Wystarczy tylko, że masz 3 lata prawo jazdy kategorii B. No, czemu to ustawodawca tak wprowadził? Pomimo tego, że wymagania zdrowotne na kategorię A1, jeżeli byś naprawdę chciał zrobić tą kategorię na motocyklu, a nie mieć 3 lata na samochodzie, po prostu tak zrobił. No, jakieś tam tłumaczenia są, sprawa jest polityczna, a nie lekarska i Ty, jeżeli chcesz naprawdę jeździć motocyklem, to zrób prawko B, pojeździ 3 lata, a potem z urzędu należy Ci się prawo jazdy, mówię prawo jazdy w sensie prawa jeżdżenia motocyklami do 125 cm sześciennych. No i warto z tego skorzystać. Natomiast no, według prawa nie masz prawa być dopuszczony do kategorii A. Także na tym wszystko, jeżeli masz coś ciekawego do powiedzenia odnośnie widzenia stereoskopowego i prawa jazdy kategorii A, serdecznie Cię zapraszam do komentarza. No, często słyszę, że no, ja nie dostałem, a kolega dostał. Nie rozpatruję przypadków, kiedy no, lekarz zbadał niesolidnie, czy brały udział w tym jakieś inne środki, że tak powiem, niedozwolone według rozporządzenia ministra zdrowia, prawda? No niestety nie wszyscy są rzetelni, ale nie jest to dla mnie tłumaczeniem, że po prostu kolega ma taką samą wadę wzroku, ma takiego samego zeza i dostał. No niestety, wśród lekarzy też są ludzie i ludziska. Także na tym kończę, koniecznie skomentuj ten filmik. A szczególnie interesuje mnie, czy jesteś osobą, która mając kategorię B zaczęła jeździć motocyklem kategorii A1. Oddźwięk od tych motocyklistów jest dla mnie mile widziany. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Koniecznie skomentuj to wideo i do zobaczenia wkrótce.